Góry Anaga to najstarsza i najbardziej zielona część Teneryfy, pełna skalistych szczytów wyrastających jakby wprost z oceanu. Endemiczna roślinność rosnąca na żyznych, wulkanicznych glebach zmienia się wraz ze zdobywaniem kolejnych metrów wysokości. Do wielu miejscowości utwardzone drogi prowadzą dopiero od kilku dekad, dzięki czemu ich układ i architektura zachowały tradycyjny charakter. Na urlop pojechaliśmy sobie na 10 dni i w tym czasie założyliśmy, że objedziemy Teneryfę od wschodu do zachodu, szczególnie północną, bardziej zieloną i mniej turystyczną część, a ostatnie 3 dni spędzimy na sąsiedniej wyspie La Gomera. Teneryfę odwiedzamy na przełomie lutego i marca. Jesteśmy tu wspólnie z teściami. Zgadnijcie, z czyimi? Jako bazę wypadową obraliśmy miasteczko Taganana, z którego bezpośrednio prowadzi kilka pieszych szlaków, a do innych można szybko dojechać autem. Sama Taganana jest położona na zboczu górskiego masywu. Miejscowość zachowała swój tradycyjny kanaryjski charakter, głównie ze względu na odizolowanie od reszty wyspy. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku wykuto tunel łączący południowo-wschodnią część Teneryfy z taganańskim wybrzeżem. Mimo to, nawet w sezonie jest tu bardzo spokojnie. Sama droga do Taganany oferuje takie widoki. Koniecznie zatrzymajcie się na jednym z punktów widokowych, skąd jak na dłoni widać całą dolinę. Zatrzymaliśmy się konkretnie w tym domu, który jest reklamowany jako typowo kanaryjski. Czyli taki tradycyjny. Faktycznie jest tu bardzo dużo... O, akurat ta piwo otwiera, dobra. Jest tu bardzo dużo takich różnych artefaktów lokalnych. Tak wygląda kuchnia. Mamy mikrofale, znak dzisiejszych czasów, no ale powiedzmy, że jest to akceptowalne. Jedna sypialnia jest tutaj, a tutaj jeszcze wchodzi się... Są dwie. Przepraszamy za bałagan. Toaleta taka, o, z bidetem. I tutaj kolejna sypialnia i widoczek z okna. Teneryfa to jedna z 7 wysp kanaryjskich. No, z 7 głównych, bo wysp jest oczywiście dużo, dużo więcej. Natomiast jest to największa wyspa. Też najczęściej odwiedzana przez turystów, głównie wypoczynkowych, ale nie tylko, no bo jest tutaj naprawdę mnóstwo szlaków turystycznych. Wiele osób przyjeżdża oczywiście na słynny wulkan Teide, który ostatnio wybuchł, no już ponad 100 lat temu, więc raczej jest bezpiecznie, ale no, z wulkanami nigdy nic nie wiadomo, nie? No i ogólnie w górach Anaga, w których teraz jesteśmy, tych turystów jest dość niewiele. Jest to już daleko od kurortów, od miasteczek takich większych. No do Santa Cruz de Tenerife jest 20 kilka kilometrów, natomiast trzeba jeździć bardzo krętymi drogami. Nie do końca jest tutaj rozwinięty akurat w tej części wyspy transport publiczny, więc raczej trzeba liczyć na własny samochód lub autostopem, jeżeli ktoś lubi. My zaplanowaliśmy 2 całodniowe wycieczki. Pierwszego dnia ruszyliśmy na północno-wschodni kraniec wyspy z Benijo do Roque Bermejo. Po drodze zatrzymaliśmy się na całkiem ładnie położonej, wulkanicznej plaży. Szlak z Benijo na plażę Roque Bermejo, jeżeli dobrze to w ogóle wymawiam, prowadzi cały czas wybrzeżem, bliżej lub dalej linii brzegowej, zazwyczaj wysoko, więc na plażę nie możemy się dostać, to będzie chyba taka wisienka na torcie. Czy wy selfiaczka sobie robicie? Tak. No. Natomiast to naprawdę jest ciekawie, bo mamy za sobą wysokie, srogie góry. Tej idei co prawda nie widać, ale w zamian za to mamy las kaktusów. Ja na przykład nie wiedziałem, że kaktusy, że drzewa kaktusowe rosną w ten sposób, że tutaj mamy najpierw sobie po prostu świeży kaktus wyrasta, a potem
tak jakby staje się z niego pień. Można powiedzieć, że robi się twardy, pozbawiony jest kolców i dalej dopiero rosną świeże kaktusy. No i tu mijamy dawną wieś o wdzięcznej nazwie Las Palmas. Ale w tym momencie chyba nikt już tu nie mieszka, chociaż no są drzwiczki, są jakieś napisy, więc podejrzewam, że jest to traktowane w formie takiej letniej działki może. Coś tam sobie trochę coś uprawia i tyle. No ale jedyna możliwość, żeby tutaj dojść, dojechać w zasadzie, no to jest właśnie dojście szlakiem pieszym, tym, którym idziemy. Jakieś 3 km od publicznej drogi. W Krakowie na rynku karmimy gołębie, a tutaj jaszczurki. Bieram plecak. Cicho! Nie, oszalałam! Zabieraj ją! No i dosłownie, wystarczy wejść na 400 metrów nad poziomem morza, już mamy zupełnie inną roślinność. W górach Anaga spotkamy lasy wawrzynowe. Kilkanaście milionów lat temu rosły na zachodnim wybrzeżu Afryki i południu Europy. Dziś zachowały się właściwie tylko na Kanarach i Maderze. Nasz wczorajszy trekking był tam, szliśmy cały czas wokół tych dwóch skałek. No wokół to chyba nie. No nie, tam szliśmy szlakiem i cały czas te skały nas śledziły, a dzisiaj się od nich oddalamy. To jest w ogóle nasz pierwszy wyjazd z moimi rodzicami wspólny i na razie jest fajnie, ciekawe jak będzie potem. No, szkoda, że mnie nie spytałeś o zdanie. Nie no, żartuję, jest naprawdę spoko, dajemy radę, teście to górołazy, podobnie jak my. No i jak widać, są przed nami. Także kondycja jest całkiem okej. Kaktusy to jak kosodrzewina w Tatrach, nie? No taki dźwięk wydają. Pyk, pyk, pyk. No to słucha. No. Jeśli chodzi o nocowanie w namiocie na dziko, na Teneryfie, generalnie nie ma z tym problemów, miejscówek dzikich jest sporo. Na przykład tutaj wypłaszczenie, które widać, że no gdzieś to ktoś tutaj spał, rozbijał namiot, nawet palił ognisko. Oficjalnego zakazu nie ma, poza Parkiem Narodowym Teide. Natomiast tutaj w tym parku, który jest no odpowiednikiem powiedzmy naszego krajobrazowego, czyli w parku Gór Anaga, spotkaliśmy już wiele miejscówek i spotkaliśmy też wiele kamperów, które też sobie śpią na parkingach. Idąc od plaży w kierunku miejscowości Afur, odbija ścieżka, prowadząca dawnym szlakiem w kierunku zachodnim. Łatwo przeoczyć skręt, jednak my spróbowaliśmy swoich sił. Ścieżka jest gorzej wychodzona niż szlak i od początku ostro pnie się pod górę. Są elementy wspinaczki, poziom trudności mniej więcej jak na niektórych szlakach Tatr Wysokich. Kasia już wątpi, bo ja zawsze prowadzę na jakiś taki ciekawy szlak, albo właśnie na drogę bez szlaku. No i niestety często to się kończy źle, czyli koniecznością zawrócenia albo wylądowaniem w jakiejś dupie. Ale chyba tym razem będzie dobrze, nie? No, mamy trochę elementów wspinaczki. Zastanawiamy się, jak to będzie, no bo w sumie trzeba będzie tędy potem zejść, bo dzisiaj idziemy i wracamy tą samą drogą. A nie ma żadnych ubezpieczeń w postaci łańcuchów, no bo teoretycznie nie jest to szlak.
Szybko zdobywamy wysokość. Widoki, jak widać, są oszałamiające. Niestety dzisiaj wyszliśmy dość późno, więc nie zdążylibyśmy dojść do Roque de Taborno i wrócić do Taganany przed zmrokiem. Z bólem serca zawracamy. No nie udało nam się podejść tego feralnego dnia. Natomiast jesteśmy w górach Anaga po raz drugi i przeatakowaliśmy szczyt Roque de Taborno z miejscowości Taborno, dokąd dojechaliśmy samochodem. Stąd już jest powiedzmy 40-50-minutowy spacer na okolice szczytu. Chociaż to dopiero trzecia wycieczka w górach Anaga, to kurde, znowu jest inaczej. Idziemy sobie dość eksponowanym szlakiem. Może nie ma jakichś wielkich przepaści, nie trzeba się trzymać skał. Natomiast faktycznie trochę nieostrożniejszy krok, albo zapatrzenie się w kamerę zamiast na drogę i można spaść kilkaset metrów w dół. Połowa wyjazdu, mamie włącza się narzekacz pod tytułem: za wysoko, za daleko, niebezpiecznie. A później wejdzie, nawet nie zauważy, kiedy ich był. Wow. Jeszcze kawałek. Co po niektórzy pewnie na Roque de Taborno się wspinają. Oficjalnie ścieżki nie ma. No, ja bez ubezpieczenia raczej bym się tego nie podjął. Tym bardziej, że jesteśmy w chmurach i właśnie zaczyna trochę padać. Ale już z podnóża góry są widoki naprawdę przednie. No dobra, kilka praktycznych wskazówek, jeżeli chodzi o trekking w górach Anaga. Przede wszystkim trzeba się zabezpieczyć od wiatru i od słońca. Od deszczu też, no ale generalnie na Kanarach nawet zimą opady są raczej krótkotrwałe, choć bywają intensywne. Dlatego warto mieć jakąś kurtkę przeciwdeszczową, przede wszystkim jakiś softshell albo coś takiego, co daje osłonę od wiatru, bo wiatr bywa mocny, tak jak na przykład dzisiaj. Nie wieje cały czas tak jakby, no bo jednak często się chowałem w jakiejś dolinie czy ze skałą, no ale momentami jest dokuczliwie. Buty, polecam zdecydowanie trekkingowe, chociaż widzieliśmy sparo osób w Adidasach i tak dalej. No, te szlaki są do przejścia, natomiast można się trochę pośliznąć. Odcinki leśne są czasami błotniste, więc pod tym kątem warto wziąć buty górskie, obuwie górskie. Co jeszcze? Nakrycie głowy, tak jak wspomniałem, i co ważne, duży zapas wody, ponieważ po drodze za bardzo nie ma strumyczków, nawet mimo tego, że wczoraj padało, nie ma gdzie dobrać tej wody. Dlatego myślę, że tak butelka 1,5-litrowa na dzień na osobę, jeżeli jest taka temperatura jak dzisiaj i trochę tego słońca za chmurami, to jest minimum. W kolejnych odcinkach będziemy wciąż pokazywać naturalne piękno Wysp Kanaryjskich. Odwiedzimy naszym zdaniem najpiękniejsze naturalne zakamarki Teneryfy i La Gomery, unikając turystycznych kurortów i mając nadzieję, że podążycie naszym śladem.